body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No. She messed with the temperature. Cześć i czołem. Witam was, moi drodzy, w kolejnym vlogu na moim skromnym kanale. Słuchajcie, dawno nie odświeżałem vlogów z serii Zakamarki Internetu. Ja nie wiem, czy kojarzycie, czy też moimi nowymi widzami, czy starymi. Jest to taka fajna, w moim odczuciu, seria, w którym pokazuję wam fajne strony na YouTubie, fajne w ogóle strony w internecie. Tak, był już vlog o takim fajnym prankerze, który robił bardzo, bardzo śmieszne filmiki. Był vlog o kanale, gdzie zaczyna się wojsko, który mówi o ogólnie pojętych militariach. Był Primitive Technology, czyli vlog o kolesiu, który ręcznie robi różne przedziwne rzeczy, tak, nie używając narzędzi, robi ceglane domy i tysiące innych rzeczy, tak jak to się robiło z Hilliard lat temu. Był bardzo ważny, myślę, też vlog o 8 Values, czyli to jest taki test polityczny, jak ktoś nie oglądał, to polecajcie. Wchodźcie w playlisty, Zakamarki Internetu znajdziecie. Poza tym to teraz się wszystko odświeży. Będziecie mogli sobie to wszystko pooglądać. Jak wiecie, no, internet jest pełen rzeczy bezwartościowych. Na przykład jak moje gameplaye. I tutaj jest po prostu kilka fajnych rzeczy, które sobie jakąś wartość przedstawiają. Tak, mamy komedię, mamy fajny vlog o... Jak ktoś się interesuje militariami, to bardzo polecam. Mamy genialnego kolesia z super pasją, super talentem. No i mamy test, który pozwala wam i nam wszystkim orientować się, jakie mamy naprawdę poglądy polityczne na świat. Bo często jest tak, że w wyborach głosujemy na osoby, a nie na to, co te osoby chcą zrobić. Bardzo ważna rzecz, bo jeżeli chcemy, żeby świat był taki, jak my chcemy tego, to powinniśmy głosować na program, a nie na osobę, bo będziemy głosowali na osobę, bo ją lubimy, albo bo jest sympatyczna, to świat nie będzie tak wyglądał, jakbyśmy chcieli. Ale to jest temat na inną dyskusję, na pewno przed wyborami samorządowymi będziemy jeszcze o tym mówić. Ale wróćmy do tematu przewodniego. Ale oczywiście nie od razu, bo jak wiecie, ja lubię gadać. Czasem mi się zdarza przedłużać i teraz muszę przedłużyć. Mianowicie podkładka markowy YT, cześć i czołem. Pamiętacie, mówiłem o tym niedawno. Chciałem wesprzeć Dominikę, która od urodzenia choruje, zbiera pieniążki na leczenie komórkami macierzystymi. Przepraszam, że się powtarzam, ale będę to robił jeszcze i będę nagrywał te vlogi tak często, jak będzie trzeba, bo trzeba po prostu Dominice pomóc. Tak jak mówiła moja córka, trzeba pomagać, nawet głupim SMS-kiem, czy organizując zbiórkę dla niej, czy po prostu robiąc jakąś wpłatę. Naprawdę, pomagajcie. Nawet ten głupi SMS. No, większość z was może tego SMS-a wysłać. No, pomóżmy Dominice, kurczę, poprawić jakość swojego życia. No, naprawdę kosztuje bardzo dużo, jak widzicie, pieniążków. No, kwota do tej pory zebrana oczywiście jest duża, bo to jest masa kasy, ale postarajmy się, żeby było tego więcej. Jak wiecie, ja tam wysłałem już jakieś SMS-ki, planuję też jakieś datki na rzecz Dominiki przekazać. I jeszcze jest ta licytacja, tak? Podkładki, jak tutaj jest... Też wrzucę wam jeszcze raz link do Allegro, tak? No, ja jestem po prostu zażenowany. Aukcja trwa 3 dni, jedna osoba zalicytowała do złotych 50 zł. No ludzie, błagam was, to... Tylu was się pytało, że chciałoby kupić podkładkę markową, że chciałoby ją mieć. No tak, jak rozdawałem, to wszyscy chcieli. A płacić 2 zł, podbić aukcję, żeby jak największą kwotę do Dominice przekazać, to nikt nie chce. No zlitujcie się, ludzie, naprawdę, bo
Mi to ręce opadają. Ja i tak od siebie też coś przekażę jeszcze dla Dominiki, ale no dajcie coś z siebie, no. Dobra, szkoda gadać. Szkoda gadać, moi drodzy. Wróćmy do tematu przewodniego, tak? Zakamarki internetu. W moim odczuciu bardzo fajna seria. Ostatnio, jakiś czas temu, tydzień, dwa, kładąc się spać, tam sobie scrollując YouTube'a, oglądając moich ulubionych YouTuberów, rzadko, bo rzadko, czasem to się zdarza, trafiłem na kanał, słuchajcie, 7 metrów pod ziemią. Rafał Gębura, sympatyczna twarzyczka. Dla mnie genialny koleś, bo tak jak mówiłem, w internecie jest mało wartościowych rzeczy, a to jest... Nawet nie wiem, czy on jest dziennikarzem. Poczekajcie, zaraz zobaczymy. Nie wiem, czy on jest dziennikarzem, ale w sumie to w tej chwili nieważne. Koleś robi absolutnie, w moim odczuciu, absolutnie genialne wywiady. Zaprasza świetnych gości, którzy mają bardzo, bardzo, bardzo wiele ciekawych rzeczy do opowiedzenia. To jest, nie wiem, czy to jest nowość, być może wy znacie podobne kanały. Jeżeli tak, napiszcie mi w komentarzu, ja to z przyjemnością zobaczę, porównam. Ale Rafał naprawdę robi świetne, ale to świetne wywiady z ludźmi, którzy mają coś do powiedzenia. Zawód balsamista, no jego pierwszy kanał. Na pewno was interesuje prosektorium. Znaczy, interesuje, to jest temat tabu, tak? Osoba, która balsamuje zwłoki, czyli przygotowuje zwłoki do otwarcia trumny. Mega ciekawa rzecz, tak? Miłosny wielokąt, kogo to nie interesuje? Depresja, osoba z korektą płci, zawód wróżka, zabójcza dieta, tak? Spowiedź narkomana, seks za pieniądze, Syryjczyk w Polsce, walka z rakiem, tak? Tematów jest mega, mega dużo. Ja jeszcze nie oglądałem wszystkich. O, spowiedź złodzieja, też świetny. Domina w Polsce, to jest ciekawe, tak? Schizofrenia, no drugie życie, leczenie homoseksualne, żołnierz, misja Afganistan. Jest tu tak dużo, dużo, dużo ciekawych rzeczy, ciekawych wywiadów. Jak oglądałem już, policjanta oglądałem. Przemoc, wojna na Ukrainie, no, Stalker. Byłem księdzem, potem ja też byłam zakonnicą. O tutaj. Tajemnice klubu GoGo. Byłem gangsterem. Ja chyba zaczynałem właśnie od tego. Byłem gangsterem, to był pierwszy taki wywiad, który oglądałem. Po prostu jest genialnie zrobione, ale to słuchajcie, operator numeru 112. Jak wiecie, grałem dużo w grę 911 Operator, czyli taki symulator tego zawodu. I to jest naprawdę mega ciężki kawał chleba. Miałem tego przedsmak, tak? Ja tylko grałem w grę, nie robiłem tego na zawodowo. Ale tu jest masa takich odcinków. Właśnie ten operator, Nurek Straży Pożarnej, Życie u boku alkoholika. Jest tu masa po prostu emocji. Ja byłem zszokowany, tak? No nie mówię o Ostatni Świadek Auschwitz. Jest to tak nacechowane emocjami. Historie tych ludzi są tak poruszające, że naprawdę jest to świetne. Generalnie cała konwencja to jest rozmowa pana Rafała z osobami. Tak, niektórzy nie chcą pokazywać twarzy, więc to wygląda absolutnie różnie, tak? Ale generalnie rozmowa w garażu, tak jak widzicie, proste, szare otoczenie, ale same wywiady, sam temat, bohaterowie, pytający, odpowiadający. Dla mnie jest to mega poruszające. Jest naprawdę jeden z lepszych kanałów, jakie ostatnimi czasy widziałem. Bardzo polecam. Na wolną chwilę, na wolne pół godzinki, bo tyle mniej więcej trwają te odcinki. Bardzo polecam, gdyby coś ciekawszego zrobić w życiu, a nie tylko grać w gry. Bo ja na przykład miałem dzisiaj nagrywać jakieś gameplaye z Hearts of Iron, z Skyrima, ale uznałem, że może forma vlogowa będzie lepsza, bo dawno tych vlogów nie było.
A powiem wam szczerze, że naprawdę jest to fajne. I miło wam też coś ciekawego czasem powiedzieć. Jak widzicie, Rafał ma już 500 000 subskrypcji. Z tej okazji zobaczcie, co zrobił. Ja też, miał 500 000 subów, to też skoczę sobie ze spadochronem. To jest dobry patent. Bardzo, bardzo polecam kanał 7 metrów pod ziemią. Nie wiem skąd ta nazwa, ale jest śmieszna. Jak widzicie, kolega ma Facebooka, ma Instagrama. Możecie też być patronem, żeby jego pracę wspierać. Bardzo fajna inicjatywa. Polecam, polecam Rafała z całego serca. Jak wiecie, mamy tradycję poleconych kanałów. Więc, o, poczekajcie. Aha, czyli 7 metrów pod ziemią to jest po prostu miejsce, gdzie on nagrywa. Minus trzecie piętro. Człowiek się nauczył czegoś, klikając po łamie. Już wiemy skąd ta nazwa, ale generalnie mamy tą tradycję. Tak, zakamarki internetu, czyli dodajemy ten kanał do polecanych, bo naprawdę z całego serca go polecam. Podobnie jak te wszystkie inne kanały, czyli Angry Picnic, Jest Nasze Wojsko, Primitive Technology, no oczywiście mojego ulubionego, pierwszego, najwspanialszego YouTubera, oczywiście moim skromnym zdaniem polecam. Rafaleś, nie wiem, bo oczywiście nie będziesz tego oglądał, ale mega, mega mi się podoba to, co robisz i czekam na jakiś wywiad z jakimś fajnym YouTuberem, bo to też może być ciekawe przyszłość, ale nie jakimś obcykanym, tylko jakimś takim, kto ma coś mądrego do powiedzenia. Oczywiście nie mówię o sobie, ale o ważnych, fajnych osobach, które po prostu mówią mądre rzeczy. Oczywiście dajemy suba jeszcze, bo tego nie dałem. Damy jeszcze dzwona, bo wiecie, jak się daje komuś subskrypcję, to jest dzwonek, żeby dostawać powiadomienia, że kanał wrócił, że wrzucił kanał, że wrzucił film na kanał logopedów, jak u Kałacha. Dobrze, kochani, na koniec. Przypominam wam, moi drodzy, o licytacji podkładki, tak? Wrzucę wam ten link jeszcze raz do tego vloga. Proszę was, no weźcie za jakąś rozsądną, chociaż te 5 zł, żeby podkładka była droższa od listu. Wlicytujcie tą podkładkę, niech ktoś ją kupi, niech ja mogę przekazać jakąś większą kwotę też od was, no bo po to zrobiłem, żeby Dominice pomóc. No dobrze, kochani, dziękuję wam bardzo. Jakiś gameplay podejrzewam będzie jutro, a tymczasem Bogiem lasem dziękuję, proszę o pomoc dla Dominiki i do zobaczenia, cześć!